Tam są. Manny, schodzimy. Dobra! Patrz, nasza baza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. Chcesz najpierw stąd zejść? O, tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. Nie jestem taka nieustraszona. Daj spokój. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Myślisz, że ja się nie boję? Oh, jeśli cię to pociesza, tata zawsze uważał cię za najlepszą uczennicę. Naprawdę? Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Chodź. Alice, o, dobra psina. Wreszcie się dogadałyście. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak już wrócimy, znajdę kanapę, obejrzę film i będę chlał, aż zasnę. Serio? Co byś pił? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... Kawasayama... dziewczynie jeżdżącej na wilku. Uwielbiam go. A chlać będę... mój mezcal z ostatniej imprezy. Halo, masz na myśli nasz mezcal? Si. Zostawię ci trochę. Chętnie też bym się czegoś napiła. Gdybym nie była w ciąży i nie uciekała. Ciekawe. Masz coś? Może tu być skład broni. No to mi się podoba. No i dobra. No, to lubię. Hej, w tę stronę. Dobra, idziemy wzdłuż torów. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Nie podoba mi się to. Wiem. Oczy szeroko otwarte. Jak pokonamy mur? Nie mam pojęcia. Cicho. Nadchodzą kolejni. Martwy wilk to krok w stronę lepszej. A teraz ostrożnie.
Co to? Ktoś tam jest. Wilki! Ej, tutaj.
Kurde, nie przejdziemy. Dobra, znajdziemy inną drogę. Chodź, mała. Tędy. Cholera. Alkohol! Atakują nas! Za dużo ich tutaj! Spadajmy, zanim pokaże się więcej tych pajaców. Abi, lecimy! Kocham was! Nadam swoim dzieciom wasze imiona. Hej, zbierajmy się! Gotowi? Dobrze, że tu byliście. Byliśmy w pobliżu. Usłyszeliśmy strzelaninę. Stary, trzymasz się? Chyba przeżyję. Pomogę ci. Hej, pokaż dłonie. Ruszamy! Wiem, już prawie. Otwórzcie bramę! Przepuśćcie ich! Mel. Co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę! On ma ranę postrzałową dłoni. Hej. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siadł. Straciła dużo krwi, co?
Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Hej, a kogo my tu mamy? Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Jeszcze raz dzięki. Hej, Manny, zaczekaj. Wiecie, co się dzieje? W sensie? Stacjonujemy tu od 3 dni i nic nie wiadomo. To powinniście nam dziękować za nieco akcji. No, wisicie nam. Możecie się dowiedzieć. Okej. Najpierw się zameldujmy. Potem do ciebie wrócimy. Dobra, dzięki wielkie. Narabi. Na razie. A temu o co chodziło? A nie mam pojęcia. Zgłaszam się. Hej wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi. Lepiej znajdźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Nikt nam nic nie mówi. Amunicja. Gdzie w powietrze. Stary poważny. Blizny chciały go no hej, Abi. Hejka. Hej, Abi. Słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. Nie ma szans opisać blizny. Nie da się opisać. Byśmy nie mieli okazji się niczego. Sprawdzę resztę listy. Abi, chodź tu. Hej. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. No i tak, trochę moja. Rozumiem. Stadion prosi o wsparcie. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Thank you.
dobra wiadomość jest taka, że wszystko jest na swoim miejscu. Jasna. Hej. Hej, Whitney. Hej, Abby. Co tam? Wiesz, co się tu dzieje? Chciałabym. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. Ekscytujące. No nie. Dobra ta gra? Naprawdę trudna, ale i dobra. Muzyka też niezła. No to nie przeszkadzam. Na razie. Cholerne gry wideo. Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Nie wierz się. No. Dobra. Hej. To boli? Lepiej? Nie. Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Nie stracę nawet wszystkich palców. Bracie, wystarczą trzy. No nie? To się nie dzieje. Matko! Hej, hej. Będzie dobrze. Masz coś na to? Morfinę? Będzie dobrze. Morfinę? Poczekaj chwilę. Dopóki nie stracisz sobie mniej kończyny, nie ma morza. Musiałem spróbować. Wiem, to stało się tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam. Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby tu z nią być. Muszę wam coś pokazać. Co jest? Za mną. O Boże. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Picie z blizny, hijo de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział Norze. Oby tak było.
Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Na razie. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku... chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Hej, Abby. Musimy wyjść. Isaac jest tam. A. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Szefie, Abby i Manny tu są. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. No, słyszałem, że wpadliście w tarapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał? Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie...
Zamorduję go. Doradzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiemy się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebuję cię, Abby. Okej? Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie.